Siemano, witam was, ja jestem Mateusz i zapraszam na dzisiejszy film. 1000 goli dla Realu Madryt w Champions League, pierwsze punkty AC Milanu, Liverpool Jurgena Kloppa to maszyna do niszczenia rywali, Paris Saint-Germain straciło punkty w ostatnich sekundach, niewyjaśniona czerwona kartka dla Matsa Hummelsa i bolesne zderzenie Tadicia. Oficjalnie Xavi powiedział, że chce wrócić do FC Barcelony, a jego obecny klub, czyli Al Sadd, powiedział, że zostaje w Katarze. Zdobywca złotej piłki chce ją oddać Robertowi Lewandowskiemu. Napoli nie trenowało przed pojedynkiem z Legią, a na sam koniec, co nas dzisiaj czeka. Wczoraj dołączyło do nas ponad 120 nowych osób. Jeżeli wy także jesteście fanami piłki nożnej, to zachęcam, abyście zrobili to samo, czyli zostali widzami naszego kanału. Nowe filmy pojawiają się prawie codziennie, oczywiście o godzinie 6 rano. Wpadajcie na mojego Twittera oraz na Instagrama, linki w opisie, a ja zapraszam do oglądania. Tak samo jak we wtorek, tak samo i wczoraj w środę odbyły się kolejne spotkania Champions League. O godzinie 18:45 w dwóch pierwszych pojedynkach AC Milan zremisował z FC Porto, a Real Madrid pokonał Shakhtar Donieck. Na San Siro w Mediolanie było po jeden, a dzięki temu gospodarze wywalczyli swój pierwszy punkt w tej edycji Champions League. W ich przypadku przekładanie formy z krajowej ligi na europejskie puchary na pewno nie wychodzi. Portugalczycy dominowali, szybko wyszli na prowadzenie, ale na własne życzenie je stracili. W drugiej części meczu padła bramka samobójcza. I tylko dzięki tej niefrasobliwości rywali AC Milan zdobył gola i tym samym wspomniany już jeden punkt. Dziwna sytuacja, bo w Serie A idzie im naprawdę rewelacyjnie, a tutaj jakby zapomnieli, jak gra się w piłkę. Natomiast Florentino Perez może być zadowolony ze swojego ulubieńca, czyli Karima Benzemy. To on miał nosa do tego napastnika, że nigdy nie pozwolił na jego odejście. Francuz we wczorajszym meczu dwa razy pokonał bramkarza rywali, a jego pierwsze trafienie było wyjątkowe dla każdego kibica królewskich. Okazało się, że był to tysięczny gol Realu Madryt w rozgrywkach Champions League, a wcześniej w Pucharze Europy. Co najlepsze, to drugi w tym zestawieniu jest Bayern Monachium, który na swoim koncie ma 768 bramek. 654 gole zdobyli jeszcze gracze FC Barcelony, a ponad 500 goli na swoim koncie ma Manchester United. Wracając do tego meczu, to Shakhtar wyrównał, aczkolwiek kombinacyjna akcja w minucie 61 dała Realowi upragnioną wygraną, a trafił wtedy oczywiście Karim Benzema. A w grupie B, czyli w tej, w której rywalizuje AC Milan i FC Porto, mierzył się Liverpool z Atletico Madryt. Trzeba oddać tutaj Jurgenowi Kloppowi, że jest genialnym trenerem. Przeczekali tą chwilę dominacji piłkarzy Diego Simeone i po 13 minutach już prowadzili za sprawą Diogo Joty, a w minucie 21 było 2-0. Goście byli kompletnie bezradni, bez żadnego pomysłu na grę, a sprawę jeszcze bardziej skomplikował w minucie 36 Felipe. To on sfaulował Sadio Mane, co prawda taktycznie, ale z premedytacją i niepotrzebną agresją. Arbiter, który był bardzo blisko tej sytuacji, odesłał go do szatni. Takie zachowanie na bank wynikało z bezradności. W drugiej części meczu trafił Jota oraz Suarez, aczkolwiek obie te bramki zostały anulowane z powodu spalonego. Tak w tym momencie prezentuje się grupowa tabela. Piłkarze The Reds na pewno zachowają pierwszą pozycję, aczkolwiek walka o drugie i trzecie miejsce będzie zacięta. RB Lipsk w samej końcówce spotkania wyrwało jeden punkt drużynie z Paryża. Choć piłkarze niemieckiego klubu prowadzili po golu Nkunku, który padł w 8 minucie spotkania, to potem Wijnaldum dał dla Paris Saint-Germain dwie bramki i tym samym prowadzenie. Wspaniale, tak samo jak na Euro 2020 bronił węgierski bramkarz Peter Gulacsi. Ze 3 albo i więcej razem zatrzymał Kylian Mbappé w 100% sytuacjach. Gospodarze w minucie 92 trafili z 11 i doprowadzili tym samym do remisu. Pewnie wygrał także Manchester City. Rywalizacja z klubem Bruges zakończyła się wynikiem 4-1, a tak w tym momencie prezentuje się tabela grupy A. Wiele kontrowersji, niestety głównie ze sprawą arbitra, było w rywalizacji Borussii Dortmund z Ajaxem Amsterdam. Niemiecki klub przegrał z nimi już drugie spotkanie. Wczoraj było 1-3, a w pierwszym meczu BVB zostało rozbite aż 4-0. W każdym razie na pewno do wczorajszej przegranej piłkarze z Dortmundu przyczynił się zdecydowanie sędzia. To on w minucie 29 z boiska za dokładnie ten faul usunął Matsa Hummelsa. Faktycznie jedzie na wyprostowanej nodze, ale to rywal na niej stanął i całe szczęście wtedy kości Hummelsa wytrzymały. Była tutaj analiza VAR, ale decyzja zmieniona nie została. Czy słusznie, czy też nie? Nie wiem, no bo oczywiście specjalistą nie jestem. Aczkolwiek przypuszczam, że sam zamiar faulu wyprostowaną nogą dla arbitra był powodem na czerwoną kartkę. Aczkolwiek to nie jest koniec, ponieważ pan Michael Olivier jeszcze zaskoczył. Dał rzut karny dla BVB po faulu na Bellinghamie. Choć w tej sytuacji tak naprawdę żadnej ingerencji ze strony gracza Ajaxu, poza tym, że tam się znajdował, nie było. W drugiej części meczu takie zderzenie ze słupkiem miał Dusan Tadić. To musiało boleć, co widać po minie, choć na pewno jest ona tutaj ukryta przez radość z bramki. On sam po meczu powiedział, że tam na dole też jest silny i to w sumie nie było takie straszne.
A w pozostałych meczach Sheriff Tiraspol przegrał z Interem 3-1, a Sporting Lizbona rozjechał Besiktasz 4-0. W poprzednim tygodniu po zwolnieniu Ronalda Koemana z FC Barcelony, hiszpańskie media zgodnie poinformowały, że nowym szkoleniowcem zostanie Xavi. Xavi podpisze kontrakt do 2024 roku. FC Barcelona nie będzie zmuszona do płacenia klubowi z Kataru żadnej rekompensaty z tytułu zerwania umowy przez trenera. Xavi zostanie zaprezentowany kibicom Dumy Katalonii w najbliższy poniedziałek. No tak pisano w poprzednim tygodniu. Poniedziałek już minął, mamy już czwartek, a o Xavim nagle zrobiło się po prostu cicho. FC Barcelona prawdopodobnie została na lodzie i delegaci wysłani do Kataru na niewiele się zdali. Wczorajsze oświadczenie klubu Al Sadd praktycznie przesądza o tym, że Xavi pozostanie w Katarze do co najmniej kolejnego sezonu. Witamy delegację FC Barcelony. Doceniamy to i szanujemy. Stanowisko klubu jest jednak jasne od samego początku. Jesteśmy zaangażowani w zatrzymanie naszego trenera Xaviego z nami. Nie możemy pozwolić mu na odejście w tak ciężkim okresie sezonu. Xavi, który do tej pory siedział cicho, postanowił się wypowiedzieć, a on jasno stwierdził, że chce powrócić na Camp Nou. Nie wiem, co się stanie. Niech kluby dalej rozmawiają. Jestem pozytywnie nastawiony i to powinno znaleźć zrozumienie. Trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem. Mam nadzieję, że wkrótce cała sytuacja zostanie rozwiązana. Jestem w kontakcie z Barcą od kilku dni. Wszystko jest już gotowe. Teraz wszystko zależy tylko od rozmów między klubami. Czy FC Barcelona ma jakiś plan? Czy była przygotowana na taką sytuację? Nie mam pojęcia. Aczkolwiek jedno jest pewne, że kibiców FC Barcelony czeka dalszy burzliwy czas. Wielkimi krokami zbliża się gala France Football, na której zostanie wręczona złota piłka. Zdania, kto powinien ją dostać, są oczywiście podzielone. Aczkolwiek chyba każdy z nas życzy sobie, aby trafiła ona w ręce Roberta Lewandowskiego. Polak co chwilę udowadnia, że jest najlepszy na świecie. Jak na przykład dwa dni temu w pojedynku z Benficą Lizbona. Luis Suarez, ale nie ten, o którym pomyśleliście, ale legenda piłki nożnej Luis Suarez Miramontes uważa, że złota piłka powinna trafić do Polaka. 86-latek w swojej karierze był piłkarzem m.in. FC Barcelony czy Interu. I właśnie w 1960 roku, kiedy to był graczem Dumy Katalonii, France Football uznało go najlepszym piłkarzem świata i wręczyło mu złotą piłkę. Ostatnia wypowiedź hiszpańskiego piłkarza napawa nas radością, ale i dumą. Sami posłuchajcie. Dajcie złotą piłkę dla Roberta Lewandowskiego do cholery. Jeśli nie, to ja mu dam. Jestem przekonany, że nawet gdyby losy potoczyły się tak, że Lewy niestety złotej piłki by nie otrzymał, a Suarez faktycznie chciałby oddać swoją złotą piłkę Polakowi, to on jej na pewno nie przyjmie. Aczkolwiek to bardzo miły gest ze strony tego legendarnego gracza. Sprawdzałem, czy jakieś zagraniczne media napisały choć słowa o tej wypowiedzi, ale nie znalazłem nawet jednego artykułu. Już dziś o godzinie 18:45 czekają nas emocje w Lidze Europy, a ta godzina jest szczególnie ważna dla polskich kibiców, ze względu na to, że wtedy Legia Warszawa podejmie Napoli. Ich pierwsza rywalizacja we Włoszech zakończyła się porażką legionistów 0-3, ale mamy nadzieję, że teraz pójdzie nieco lepiej. Niestety Legia w tym momencie jest w głębokim kryzysie. Świadczą o tym nie tylko wyniki w Ekstraklasie, ale także komentarze ekspertów i zamieszanie, jakie w ostatnim czasie powstało wokół piłkarzy. Z kolei Napoli jest jednym z pretendentów do wygrania włoskiej Serie A, ale także do wygrania Ligi Europy. Wczoraj późnym wieczorem piłkarze włoskiego klubu przybyli do Warszawy, aczkolwiek nie odbyli sesji treningowej w naszym kraju. Ostatni ich trening przed dzisiejszym meczem miał miejsce jeszcze na włoskiej ziemi. A co nas dzisiaj czeka? Tak jak mówiłem, o godzinie 18:45 początek rywalizacji Legia-Napoli. Zmierzy się także AS Monaco z PSV Eindhoven. O godzinie 21:00 zagrają grupowi rywale Legii, czyli Leicester ze Spartakiem Moskwa. A na murawie być może pojawi się także Arkadiusz Milik, ponieważ Olympique Marsylia podejmie włoskie Lazio. Na dziś to już koniec, bardzo dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Wpadajcie na Instagrama, Twittera, zostańcie widzami tego kanału, no i do zobaczenia już jutro, oczywiście o godzinie 6 rano. Cześć!